Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Ostatnio było o przeszkadzających emocjach. Dzisiaj zajmiemy się jedną z nich. Złość. Czym jest złość? Definicja mówi, że doświadczenie złości dzieli się na cztery elementy. Silne uczucie wzburzenia, któremu towarzyszy szereg doznań fizycznych, myśli i działań. Przykład. Kiedy ktoś odczuwa ogromną złość i ją wyraża, może zacząć czerwienić się na twarzy, często mówimy wtedy, że krew nas zalewa. Możemy rozpamiętywać zdarzenie będące przyczyną naszej złości oraz trzaskać drzwiami lub rzucać czym popadnie. Ktoś, kto tłumi swoją złość, będzie prawdopodobnie odczuwać ściskanie, skurcze żołądka, mieć myśli o tym, by gdzieś uciec lub po prostu się schować. W momencie wzburzenia te doznania, myśli i działania mieszają się ze sobą. Złość ma dwa bieguny i każdy z nas reaguje na nią w sposób wyuczony w dzieciństwie. Jeśli u Ciebie, w Twoim domu rodzice otwarcie się kłócili, złościli, prawdopodobnie i Ty będziesz się złościć. A jeśli w Twoim domu złość była zakazana, niestosowna i zła, będziesz ją w sobie tłumić. Jak to zmienić? Po prostu sprawdź, co wywołuje u Ciebie złość i jak Ty na nią reagujesz. Po pierwsze, zastanów się, jakich słów używasz, kiedy mówisz o złości, w odniesieniu do tej złości. Czy używasz słów typu irytacja, gniew, wkurzenie, a może jesteś w furii? Po drugie, zaobserwuj reakcję swojego ciała. Czy podnosi Ci się ciśnienie, czy przyspiesza Twój oddech, a może Twoje mięśnie się napinają? Po trzecie, zauważ, jakie myśli powodują Twoją złość. Być może jest to myśl albo wyrażenie przez kogoś słów ciągle powtarzanych, że jesteś do niczego i nic Ci się w życiu nie uda, niczego nie osiągniesz. Mogą to być też myśli typu oceniające albo typu, że ktoś ma zawsze rację albo inne. I na końcu sprawdź, jakie działania towarzyszą Twojej złości. Mogą to być zachowania agresywne. Ty wtedy krzyczysz, bijesz, poniżasz. Mogą to być zachowania bierno-agresywne. Wycofujesz się, dąsasz i masz tak zwane ciche dni, ale mogą być to też zachowania bierne. Zamiast wyrażać otwarcie swoją złość, unikasz kontaktu, przestajesz się komunikować i udajesz, że nic się nie stało. Często też ludzie uciekają wtedy w sen albo w alkohol. Pamiętaj, że możesz pójść też o krok dalej i zastosować kombinację kilku tych działań. Po co to wszystko? Po to, że rozpoznanie własnych doświadczeń związanych ze złością jest pomocne w zrozumieniu, co dzieje się z Tobą, gdy odczuwasz złość, oraz może Ci pomóc zbudować zdrowe relacje z otoczeniem. Ponadto pomoże Ci to w rozpoznaniu problemowych wzorców zachowań. Pomoże Ci to także zrozumieć swoją złość i nauczyć się z nią żyć w zdrowy sposób. Zrozumienie własnej historii złości, zasad i wzorców zachowań, jakimi kierujemy się w złości przez całe życie, pozwoli Ci dojrzeć coś, czego być może nawet sobie nie uświadamiałaś. Następnym razem, gdy wychwycisz słowo, które odpala Twoją złość, albo zauważysz reakcję swojego ciała, albo myśl, która Cię sprowokowała, czy działanie, które stosujesz podczas ataku złości, zauważ je, schwyć, stań z boku i popatrz na tą sytuację, jakby się obserwowała, a nie w niej uczestniczyła. I po raz pierwszy w życiu zmień swój sposób reakcji. Będzie to pierwsza zdrowa i wspierająca Cię reakcja na złość, czego i Tobie, i sobie życzę. Wiem, że tematu nie wyczerpałam i na pewno jeszcze do niego wrócimy. Jeśli zaciekawił się temat, polecam Ci książkę pani Walser, nie wiem jak się czyta, Walser, Walser i O'Connell pod tytułem Oswoić złość. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.